Witamy was bardzo serdecznie. Panie Adamie, chyba czas przerwać tą robotę, co? No, trochę by trzeba było się odpowietrzyć. Idzie? Idzie. Idzie robota. Kawał Luntrusa. Kurczę. No też i kurwa z operatora kawał chłopa. Ale ma co ciągnąć. Ma też co ciągnąć. Ale daje radę. Daje radę. Ale to jeszcze taka stara, że tak powiem, poczciwa szkoła. Tak mówię, stara, ale jara. Ale ja. Fęcik to fęcik, nie? Mówią, że Mercedes. Tak mówię i tak. No, ale tak chyba jest. Szczerze, bo że tak mówiąc, bardzo poważnie. Witamy was po raz kolejny bardzo serdecznie, pan Adam. Powiat chojnicki, miejscowość. Tak, gmina Brusy. Brusy, miejscowość. Brusy, Jaglije. Jaglija. Rozdrobnienie spore tutaj działek, czy? Ach, tak, w każdym, można mówić, w dwóch gminach mamy ziemię. Aha. A najdalej od gospodarstwa, no, daleko trzeba dojść? 7 kilometrów na łąkę. A to nie jest tak źle, nie? No. Fendy idą szybko. Idą szybko. Podkręcone trochę, te śmigają. No. Uprawa, co uprawiacie? No głównie to kukurydzę dla krówek. Aha. Mamy krówy mleczne. Czy ile tam procentowo areału że zajmujecie kukurydzą? No jest 35 hektarów kukurydzy. Mhm. No i to ma różnego rodzaju zboża. Mhm. Ale zboża to też na sprzedaż i tak dalej, czy przerabiacie we własnym zakresie na paszę? Bo tak jak pan wspomniał, no to spora hodowla, nie? Bo pod hodowlę kukurydza, a tak. Jaka to hodowla? Krowy, bydło, ale mleczne, opasowe, czy... No, mleczne. Mleczne. Typowo mleczne. Ponad, gdzieś około tak 100 krów doimy. Mhm. 200, 220 tak wszystkiego mamy. O, to już powiem sporo tego. To już takie przedsiębiorstwo troszeczkę. Ale nie dadzą rady tego zjeść wszystkiego z pola. Aha, czyli część, że trzeba, tak powiem, trzeba upłynnić, sprzedać. Upłynnić, sprzedać. Zasilić budżet na kolejne, że tak powiem, zakupy, nawozy, maszyny. I tak dalej. No, ale teraz takie troszeczkę takie głupie czasy na to przyszły, żeby zasilić ten budżet, bo to za tanie to zboże. Zresztą rozmawialiśmy sobie poza kadrem. Najgorsze to jest to, że brak tej przewidywalności jest, nie? Tak. Raz, że tak powiem, cena bardzo wysoka, no bo niedawno cena mleka kosmiczna. Ci w mieście mówili, czy z miasta, ci to sobie na wsi żyją, nie? Te mleko, kurna, no kraina miodem i mlekiem płynąca. Ponad 3 złote, nie? 3,20. Minęło chwilę czasu, tak naprawdę jest. Przez pół. Połowa nie? Jest. Połowa, nie? Miał być nowy fęt, a jest jeszcze stary. Rzućmy na niego okiem, nie? Ile on ma przepracowane? Tak będziemy trochę przeskakiwać na ludzie. Ile on ma przepracowane? No ten tu jest... Rok temu przyszedł do nas z Niemiec. Byłem po niego osobiście, u Niemca. Miał 18 900 godzin. Czyli prawie 20 tysięcy. Tak, teraz ma niecałe tam 20, nie? Tam ale takie 000. Widać rzetelne przerobione te 20 tysięcy motogodzin. No rzetelne. Nie był tam przemajstrowany, że się okazuje, że będzie miał 30. Nie był, nie był, bo żeśmy sprawdzali win. Aha. No co zrobić? Co mogę powiedzieć? Co 300 godzin wymieniamy olej i od wymiany do wymiany nic i, nie dolane jeszcze. Że tak powiem, czyli, ale paliwo trzeba dolać. Paliwo trzeba dolać. Co dzisiaj targał? Ten potwór. No, potwór, jeszcze większy potwór, kurczę. Z tyłu zaczepiony. Z tyłu zaczepiony. Kurna, kawał grzmota. Kawał grzmota. Jest hodowla, to jest i sporo obornika, już tak mówiąc poważnie. Ile ton, powiedzmy, jesteście, mniej więcej, taka obora, czy taka hodowla przy 100 sztukach mlecznych, a 200 łącznie, to mniej więcej jaki to jest poziom obornika w tonażu? Powiem tak, nigdy tego żeśmy nie ważyli, no. Ale no. Około 2000 balotów rocznie zużywamy słomy. No to sporo, no to balot jak przeliczymy, nie wiem, to by szło przeliczyć, po 300, jaki jest, nie? Po 300-400 kilo, jak się przeliczy, nie, no to... No choćbyśmy, nie, policzyli po 200. Po 200 nawet, kilo, no. Nie? No to 120. To zostawiamy tutaj, że tak powiem, widzom prostą matematykę do przeliczenia sobie. Tak. I tyle, nie? Ale trochę bardziej o maszynie. Bo normalnie macie jakie rozrzutniki? Czym rozrzucacie? Mamy dwa rozrzutniki Rafael, francuskie. Mhm. Takie już tam z 2007, jeden z 2009 roku. Mhm. 12-tonowe. Okej, okay. Czyli mniejsze sprzęty. Tak, no o połowę można mówić mniejsze, nie? Te dwa, ten jeden. Nie? No. Ale
Tu co patrzę, oczywiście gabaryt jego, nie? Czyli fajna sprawa, bo umożliwia spory załadunek, więc jak mamy tam od pryzmy dość daleko, no to to już jest wygoda. Tak. Ale nade wszystko, churna, żeśmy sobie patrzyli z sąsiadami, jaki to daje rozrzut tutaj. Potężny, kurwa, rozrzut, jeśli chodzi o szerokość i o równomierność. Tak, i nie ma, jak to my tu mówimy po kaszubsku, tych kęp. Jakby, nie ma kęp. Nie ma. Po tym naszym pionowym, kurcze. No i inaczej. Swego czasu to było fenomenalne rozwiązanie. Adapter dwuwalcowy, pionowy i tak, tam z tymi talerzami zintegrowanymi. Natomiast tak naprawdę w dobie dzisiejszych czasów, gdzie tego tonażu dużo chcemy przerzucić, no i tych hektarów to trochę mamy, że tak powiem, do obrobienia. I szybko, nie? I szybko, bo nie ma czasu, bo nam brakuje czasu dzisiaj. Brakuje ciągle, nie? Mimo sprzęty coraz większe, dawniej się 60-ką robiło. A ojciec w konia robił i miał więcej czasu jak my dzisiaj. Dzisiaj prawie 300 koni i też problem, nie? Rozrzutka była mała, dzisiaj jest kurna, która zabierze nam blisko 20 ton, jesteśmy w stanie załadować i też czasu brakuje, nie? Czasu brakuje. Rozrzucało na 8 metrów mało, tym rozrzucamy na 20 ponad, nie? Ale to co pan mówi, niesamowity, niebotyczny plus pracy tego rozrzutnika, a przede wszystkim adapteru tutaj, tak, tego poziomego, dwuwalcowego, działa jak frez. Naprawdę rozdrabnia nam tą masę i talerze o potężnej średnicy metra i na dużych obrotach, bo tutaj pracujemy wałkiem WOM na 1000 obrotów, tak, nie? Tak. Na 1000 obrotów, to powiem tak, słychać jakby pracowały turbiny, nie? Tak. Pięknie to roztrząsa i tak jak pan mówi, nie ma tych bobków, nie ma kupek, nie? Tu jest precyzyjnie to rozrzucone, nie? Mało tego, czy my chcemy, że tak powiem, rozrzucić spore ilości na hektar, czyli 30-40 ton, jak tutaj stosujemy tam obornika, powiedzmy, ale można też zejść z dawkami dużo, dużo mniejszymi, powiedzmy przystosowanie czy to pomiotu kurzącego, czy jakiegoś peletu, czy wapna nade wszystko, bo ta maszyna się do tego nadaje. No tak, to też duży plus, nie? I tak jest, nie musimy nic zmieniać, różnych adapterów, ten jeden uniwersalny adapter sobie z tym elegancko poradzi. No i co, jeszcze taką zaletą jest, bo to co panie Adamie mówił, prędkość, chodzi o szybkość, o przemieszczanie się, raz, że szybko, żeby wykonać zadanie bojowe na polu, to raz, ale drugie, żeby szybko się przemieszczać po polu, nie? Zawieszenie hydrauliczne nam daje tą płynność, tą możliwość tej pracy w bardzo komfortowy, że tak powiem, sposób, nie martwiąc się, że ucierpi samo zawieszenie, ucierpi skrzynia, ucierpi rama, nie? I w ciągniku, nie podrzuca nic, nie? Nic, płyniesz w ciągniku. Płynie, nie? No tak. To jest, co mówię. To jakby nie było nic zaczepione, nie? Jakby nie było nic zaczepione, nie? A jest zaczepione, bo ile on waży? 9 ponad. Sama maszyna w okolicach 10 ton, mówimy, nie? W zależności też od wyposażenia, jakie mamy, nie? Od rodzaju adaptera, od nadstawek, od ilości nadstawek, nie? Czy jest systemem wagowym, czy bez systemu wagowego, nie? No i co? To mamy tyle, co ciężarówka. Tyle, co ciężarówka, dokładnie. Ponad, nie? Bo Fędzior waży też ponad 10 ton. Ponad 10, maszyna 10. Dobre. 20 i 20, 40. No, tyle, co ciężarówka. Tyle, co ciężarówka, nie? Jest porządny zestaw, nie? Ale aż miło się patrzy, jak tą robotę rozrzutnik wykonuje, bo naprawdę ten rozrzut, jeśli chodzi o zakres szerokości i przede wszystkim o tą dokładność rozrzutu, tak, to widać, nie? Zresztą na przebitkach i tego sobie popatrzymy i to będzie picobello widać. Teraz tak, bo to nie jest jedyny zresztą fęd u was, nie? Nie, mamy obecnie 5 fędów. Widzę, to jest tak, jak ktoś posmakuje fęta, zakocha się w nim, to nie odpuści. Ale nie, poważnie, rozmawiam już z niejednym użytkownikiem i mówi, jak wsiądziesz, to tak jak użytkownicy w cudzysłowie Mercedesa, nie? Jak wsiądziesz, poczujesz ten komfort, to zawieszenie, o samochodzie mówię, to nie chcesz się przesiadać w nic innego. O ciągniku mówią, jak ktoś zasmakuje skrzyni Vario, to powiem tak, nie chcę tego zmienić, nie? Jak się jednym fendem Vario nauczy, to jeździ wszystkimi modelami, a modelów jest fendów dużo. Jest sporo, dobrze, nie? Od tam 100 kilku koni tak naprawdę, pomijając jakieś tam sadownicze, skończywszy na ciągnikach no potężnych dzisiaj. Nie? Nie. Dobrze, że jest czym ciągnąć, także rozrzutnik jest wykorzystany, bo on też swoją moc potrzebuje. Cóż, wszystko w temacie, pogoda jest wyśmienita. Za dobra nawet, żeby nie było takiego wiatru. A wręcz za dobra, więc nie ma co tutaj pogaduch sobie urządzać, tylko trzeba wracać do roboty. Do roboty i z tyłu półki orać, i żeby nie wysychał. Podziękować, wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dzięki.